nagrałaś audiobooka do polskiej wersji 50 twarzy Greya. Powiedz mi, czy ty czytałaś 365 dni Blanki Lipińskiej, czyli polskiego Greya? Nie czytałam polskiego Greya, słyszałam, bo rzeczywiście teraz jest o niej głośno. No cóż, ja nie czytam tego rodzaju w ogóle literatury, mnie ona kompletnie nie kręci. Natomiast wierzę w to, że wszystko to, co jest nasze i swojskie, jest na pewno fajną alternatywą. Widzę, nie znam kobiety, ale wiem, że jest niezwykle atrakcyjna, widzę już po zdjęciach. I wiem też, że jest silną babką, a silne babki zawsze będę bardziej wspierać i bardzo wspierać. A czy ty przyjęłabyś propozycję nagrania audiobooka do 365 dni albo zagrania w filmie, bo taki film jest kręcony? Wiesz co? I co ja mam ci teraz powiedzieć? Powiem tak, na razie mam bardzo dużo zobowiązań zawodowych, ale kto wie, na razie mam rzeczywiście taką sytuację, powiem, jaką mam zawodową, że w tej chwili wyjeżdżam na wakacje, długo oczekiwane na 3 tygodnie, już miały się skrócić, potem przyjeżdżam i zaczynam serial i po kolei 2 sztuki i właściwie wszystko symultanicznie i nie wszystko w Warszawie, więc jest to dosyć skomplikowana operacja, posiadając jeszcze 2 córki i męża w domu.